Minęło już 40 lat. To prawie pół wieku. Czy widzisz, człowieku, jak szybko upłynął ten czas? Tak zmienił się świat. Twój syn z kolegami, co dzisiaj są z nami, też mają 40 lat. No powiedz, kto? Jeśli nie my, kto szantę zaśpiewa stylowo jak trzeba i zmieści w niej radość i łzy. Choć mają dziś 40 lat, to szanty krakowskie pokochał już cały świat. Lat. To kawał czasu. Corocznie odbywał się festiwal w Krakowie. Jest to piękna okazja do podsumowań, refleksji, wspomnień. Wydaje się oczywiste, że festiwal krakowski spowodował to, że w kraju powstało wiele innych przeglądów, festiwali, że narodziły się setki wykonawców śpiewających piosenki o wodzie, morzu i żeglowaniu. Ciągle wzrastało zainteresowanie festiwalem, nie tylko ze strony polskich wykonawców, ale także za granicą. Zaproszenie na festiwal szantymenów z innych krajów, z Anglii, Ameryki, Francji, było dla nich dużym wyróżnieniem, także festiwal miał bardzo dobrą opinię. I bez względu na to, czy odbywał się w domu turysty, na rynku, w rotundzie, czy w sali kinowej, czy w sali korony, wszędzie panowała świetna atmosfera, ale głównym gniazdem festiwalu zawsze była rotunda ze swoim niepowtarzalnym nastrojem. Tu na scenie pojawiały się dziesiątki zagranicznych i rodzimych szantymenów. Odświeżano wiedzę i tradycje ze starych żaglowców. Tu debiutowała rodzima twórczość. W krótkim czasie dzięki tej działalności Kraków stał się szantową stolicą kraju. Nie sposób wymienić wszystkich krajowych i zagranicznych wykonawców, których liczyć trzeba w setkach. Rozsławiali oni festiwal, zarażając innych organizacją podobnych imprez. Ale organizatorami festiwalu byli, licząc od początku, Jurek Jogi Pawełczyk, Jacek Reszke i Monika Pękalska, Jarolin, Artur Mikołajko, a w ostatnich latach długi okres czasu Ania i Krzysztof Bobrowiczowie. Wyróżniam ich nazwiska, bo gdyby nie oni, nie zaistniałby fenomen festiwalu, fenomen krakowskich szant. Gratuluję im serdecznie, życząc wytrwałości w organizacji następnych festiwali. Dla mnie wszystkie festiwale pozostały w głowie jak kolorowy film, pełen wydarzeń, spotkań i słuchania przepięknych piosenek, a także emocji związanych ze śpiewaniem, moim śpiewaniem na scenie. Jak sobie tak siedziałem przed Państwem i śpiewałem, to ogarniało mnie tak zwane uczucie wyższego rzędu. Wiernym słuchaczom na tym 40. festiwalu życzę podobnych doznań, serdecznie pozdrawiając ze Świnoujścia Jerzy Porębski.